Jeśli zastanawialiście się, co się dzieje z Patrykiem Klimalą, to bardzo dobrze trafiliście. Specjalny prezent od sponsora kanału Betfair. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 zł freebetu. Uwaga, teraz najlepsze. Nie ma żadnych warunków obrotu. Bo przecież w pewnym momencie trafił do dużego klubu, zrobiło się o nim głośno i mogło się wydawać, że będziemy mieli kolejnego napastnika, który będzie grał na zachodzie, będzie strzelał bramki i kto wie, być może w przyszłości będzie stanowić o sile reprezentacji Polski. To już teraz dowiecie się, co się działo i co obecnie się dzieje w karierze Patryka Klimali. Zapraszam. Patryk Klimala miał bardzo mocną rundę jesienną w sezonie 2019-2020. Wtedy to w Barwach Jagiellonii w 17 meczach zapakował 7 goli i zaliczył 3 asysty. Zasada była prosta. Piłka za obronę, a Klimala, bazujący na swojej szybkości, dobiega do niej i leci już prosto na bramkę rywali. Bo to zawodnik głównie znany z tego, że jest właśnie takim strusiem pędzi wiatrem, który jak odpali, to szybko potrafi zgubić defensywę rywali. Gdy wokół Klimali zrobił się szum po w danej rundzie, to nic dziwnego, że wzbudził on zainteresowanie wielu zagranicznych klubów. 14 stycznia 2020 roku polski napastnik poszedł w ślady Macieja Żurawskiego i został kolejnym biało-czerwonym snajperem Celticu. To była rekordowa sprzedaż klubu z Białegostoku. Szkocki gigant wyłożył na Polaka aż 3,5 miliona funtów. No nieźle. Kilian Sheridan, wysoki irlandzki napastnik, który ma w swoim CV zarówno Jagiellonię, jak i właśnie Celtic, tak skomentował przenosiny Klimali do byłego klubu Żurawskiego i Boruca. To inny napastnik niż ci, którzy są już w drużynie. Jest młody i nie jest jeszcze gotowy, ale to piłkarz bardzo pracowity, zmotywowany, pewny siebie i czasami przesadnie skoncentrowany na byciu najlepszym. Jestem jednak pewien, że Celtic nie wydałby pieniędzy na kogoś, kto nie ma wielkiego talentu. Przy okazji opisał też na Twitterze ciekawą historię, która dobrze pokazuje charakter Klimali. Pewnego razu trenowaliśmy po południu. Było około 16 lub 17. Tam, gdzie trenowaliśmy, nie było świateł, więc gdy zaszło słońce, to zrobiło się całkowicie ciemno. Klimala chciał jeszcze popracować nad strzałami i nie dał za wygraną. Zmrok nie mógł go zatrzymać. Po tym, jak wziąłem prysznic, zauważyłem, że nadal jest na boisku. Postawił samochód obok boiska, tak aby światła reflektorów padały na pole bramkowe. Już wtedy wiedziałem, że ma odpowiednie podejście. Jedynym problemem było to, że zostawił światła włączone na zbyt długo i akumulator w samochodzie się rozładował. Tej nocy spał w aucie, a rano mieliśmy następny trening. Teraz, na chwilę przed dołączeniem do Celticu, pewnie powiedziałby, że było wtedy warto. I gdy tak człowiek posłucha sobie tej historii Sheridana, to może sobie pomyśleć, że Celtic właśnie zrobił interes życia i wyciągnął z Jagiellonii Polaka z charakterem godnym Cristiano Ronaldo. Tylko że rzeczywistość nie była tak kolorowa. Pobyt w Szkocji brutalnie zweryfikował Patryka Klimalę. Inaczej nie można tego nazwać. 28 meczów, 3 gole i 1 asysta. Zaledwie 681 minut spędzonych na boisku. Przynajmniej sobie chłopak zaliczył epizody w meczach z Milanem w Lidze Europy. Jak to Brytyjczycy mówią, Klimala okazał się po prostu flopem. Myślę, że można uczciwie powiedzieć, że okazał się rozczarowaniem. Celtic bardzo potrzebował napastnika do gry u boku od Sona Edwarda. W zeszłym sezonie, kiedy Leigh Griffiths był niedostępny, Klimala nigdy tak naprawdę nie skorzystał z okazji i nie widzę powodów dlaczego. Wiem, że było wielu kibiców, którzy chcieli zobaczyć, jak dobrze radzi sobie w klubie. Sądzę jednak, że teraz wielu uznałoby, że to dla niego odpowiedni czas, aby odejść. Powiedział w rozmowie z footballnews.pl redaktor Scottish Sun Aidan Scott. 22 kwietnia 2021 roku Klimala został zaprezentowany jako nowy piłkarz New York Red Bulls. Odbił się od twardego futbolu w Szkocji? No to może MLS, w której pada wiele bramek, na boisku jest więcej miejsca. Przecież to środowisko idealne dla takiego szybkościowca jak Klimala. Amerykański klub wydał na Polaka ponad 4 miliony euro, co wówczas było drugim najdroższym zakupem w historii New York Red Bulls. Sam Klimala podobno rocznie miał inkasować $1 milion. Tym samym był w gronie 3 najlepiej zarabiających piłkarzy w klubie. I co on w tym Nowym Jorku pokazał? No zdecydowanie więcej niż w Celticu, ale o to chyba nie było trudno. 63 mecze, 14 goli i 11 asyst. Nie są to liczby, które powalają na kolana. Pierwszy sezon mógł
udawać nadzieję, że może to pójdzie w dobrą stronę, ale im dalej, tym było gorzej. Znalazłem taki, wydaje mi się, całkiem rozsądny komentarz kibica New York na temat właśnie Klimali. To dobry zawodnik, który został źle wykorzystany i potrzebuje odpowiedniego trenera, który go odblokuje. Prawdopodobnie najlepiej sprawdziłby się jako skrzydłowy, gdzie nie będzie oczekiwać się od niego, że będzie tym jedynym zawodnikiem odpowiedzialnym za wykończenie. On może kreować grę, jest szybki. A tutaj słowa Klimali w rozmowie z kanałem sportowym. Znają mnie wszyscy, skromny nie jestem. Bardzo jest mnie ciężko złapać na to, żebym ja nie wbiegł za tą linię obrony. Ciężko jest sobie poradzić z takim napastnikiem jak ja, który się cały czas rusza, gdzieś biega. W Celticu troszeczkę inna gra była. I też my mieliśmy tego świadomość, jaka jest gra w Celticu. Po półtora roku zdecydowaliśmy się, że przejdziemy do Red Bulla, gdzie było nam powiedziane, plan był taki, że będziemy grać piłki prostopadłe. I te piłki prostopadłe były w tym pierwszym sezonie. Nikt nam nie powiedział, że te piłki prostopadłe będą grane w drugim sezonie od bramkarza. No, mówcie co chcecie, ale dla mnie to trochę brzmi jak takie klasyczne tłumaczenie zawodnika, któremu nie do końca wyszło poza Polską. Klimala jest super, ale wszystko jest przeciwko niemu. Tak to trochę odbieram. W każdym razie w styczniu 2023 roku były napastnik Jagiellonii po raz kolejny zmienił klub. Tym razem zaskoczył wszystkich, bo z MLS przeniósł się do Izraela. Hapoel Be'er Sheva. No nie jest to klub, który u polskiego kibica wywołuje drżenie rąk i ciarki. Według mnie zamienić klub Red Bulla na Izrael to jakaś taka całkowicie dziwna decyzja, ale co ja tam wiem. Gdy przychodził do Hapoelu, jego wartość wynosiła 4 miliony euro i tym samym był najwyżej wycenianym zawodnikiem izraelskiej ligi. A jak na boisku? Słabizna. Do tej pory 22 mecze, tylko 3 gole i 1 asysta. Głośno o Klimali zrobiło się tylko raz, gdy po bramce zaprezentował gest, którego nie powinno się prezentować nigdy. Oczywiście się z tego tłumaczył i żeby nie było, nie podejrzewam go absolutnie o to, że to było celowe. W emocjach machnął ręką i wyszło bardzo niezręcznie. Ale wróćmy może do piłki. I co teraz? Bo nie wygląda to za dobrze. Albo Klimala zimą zacznie szukać kolejnego dobrze płatnego przystanku w swojej karierze. Może jakaś totalna egzotyka. W końcu na Celticu w CV można jeszcze jechać i jechać i odcinać kupony. A może powrót do ekstraklasy. Tego nigdy nie można wykluczyć. Tutaj na pewno Klimala by się odnalazł. Trochę sobie postrzelał i może znowu gdzieś wyskoczył na zagraniczne wojaże. No chyba, że nagle zacznie strzelać gola za golem w Izraelu. Ale na to na razie się nie zapowiada. No to teraz zapewne pozostaje nam czekać do zimowego okienka transferowego i wtedy przekonamy się, jakie będą kolejne ruchy w karierze Patryka Klimali. Być może w końcu znajdzie zagraniczny klub, który będzie idealnie pasować do jego stylu gry. Oczywiście tego mu życzę. A dzisiaj już dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzięki za to, że jesteście z kanałem NGNW. Mam nadzieję, że ten film spełnił Wasze oczekiwania, że był ciekawy. Zostawicie łapkę w górę, a być może wpadną jakieś suby. Zobaczymy, nie? Dzięki wielkie jeszcze raz. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!